Kręcenia, a kręcenia. Cześć moi mili, nadszedł ten wiekopomny dzień, kiedy nie ma już innych rozwiązań, muszę uruchomić drabinę dachową, a raczej przystawkę do zwykłej aluminiowej drabiny. Kupiłem to chyba z rok temu. Parę razy zapominałem zabrać, więc musiałem sobie radzić inaczej, ale teraz już nie ma bata. A czemuż to? Zaczynamy robić gąd. No i nie mogę już robić sobie takich deseczek jak robiłem kiedyś, no bo już jest gąd. Widziałem, że ludzie wymyślają jakieś takie ławeczki metalowe spawane, ale nie mam ani spawarki, ani chęci tego robić. No z rusztowania sięgam na jakiś metr na dach. Do wbijania tych gątów, no resztę już muszę ogarnąć z drabiny. Wywalę to najmniejsze przęsło. Potrzebuję te dwa. Jedno ma tam, nie wiem, 2,7 metra, 2,8. A ja mam krok się ponad 6 metrów. I nie mogę... No nie wystarczy mi jedno przęsło, a żeby mieć dwa rozłożone, no to muszę wziąć te, które są złączone tą linką. Bo tak to musiałbym tachać 3, nie? Więc wywalam górę. Zaraz się... W ogóle zobaczmy, co tu jest. Bo tu mamy tak. Będą kółka. Kółka, dzięki którym sobie wjedziemy na górę dachu, potem to obrócimy i z drugiej strony będą takie oto małe, nie wiem jak to nazwać, hantelki, które zaprą się o dach z drugiej strony. No jak to w ogóle skręcę, to i tak wam pokażę, jak to działa, czy to w ogóle działa. Trochę tutaj jest tych elementów. Z tego co wiem, nie ma znaczenia jaki jest rozstaw, nie? Bo każdy z tych ma coraz większy długość tych stopni, bo przęsło montuje się wyłącznie do stopni i przęsła nie są łączone, no te takie wystające wąsy nie są łączone ze sobą, więc to powinno działać z każdą drabiną. No nic, będzie coś do pokazania, to wam pokażę. To było naprawdę proste. Większość tych elementów jest skręcona. Jedyne co mi się nie podoba, to to, że z tej strony to kółko jest zabezpieczone właściwie tylko wystającymi rogami łuba śruby. Przydała się jakaś podkładka, no ale nie było w zestawie. Może to dodam później. Plus jest taki, że dali te nakrętki samohamowne. Instrukcja nie jest zbyt dokładna, właściwie to tam niewiele co jest opisane, ale myślę, że spokojnie to ogarniecie, ważne żeby nie pomylić, że kółko ma być tam, chociaż chyba ciężko byłoby to wkręcić inaczej. I tutaj o tym nie piszą, ale dobrze pamiętać, żeby ta nakrętka razem z podkładką były po zewnętrznej stronie, bo jakby były po wewnętrznej i wy byście to jedziecie i zarzucacie o dach, no to ta nakrętka mogłaby coś tam porysować. No dobra, zostały nam te elementy, dzięki którym w tych otworach montażowych i w tych otworach przykręcę to do szczebelków. Już wywaliłem tę górę, jest mi niepotrzebna. Nie ma też sensu nosić jakichś wielkich ciężarów, jak są niepotrzebne na dachu. Dobra, poskręcam i wam pokażę. Kręcenia, a kręcenia. Odpada klucz płaski. Od razu sobie weźcie grzechotkę, dziesiątkę z długą tą końcówką. Nie wiem czemu dali aż tyle na dodatku. Znaczy w sumie rozumiem, bo popatrzcie, to jest mocowane dokładnie poprzez ten szczebel,
więc jakby warunkuje nam to położenie, ale to już może być dowolnie na całej długości praktycznie, więc niezależnie od tego, jaki jest rozstaw szczebli, i tak może być. Tu macie, no według mnie, troszkę za dużo, ale też regulacje. Gdyby szczeble były grubsze, to spokojnie dałoby się to tym złapać. To, o czym też wspominałem, nie ma różnicy, jaka jest szerokość drabiny, ponieważ nie ma połączenia tego elementu z tym, ale pamiętajcie, żeby go rozstawić maksymalnie na zewnątrz. I co wam powiem jeszcze? No tutaj było tylko najtrudniejsze, musicie złapać te dwie obejmy ręką, podtrzymywać sobie drugą, nałożyć blaszki, podkładki, nakrętki. Aha, i pamiętajcie, jak to skręcacie, dokręćcie sobie nakrętki do podkładek, nie mocniej, bo jak dokręcicie sobie na maksa, to ta blaszka wyjdzie wam do góry i potem już będziecie mieli skręcone nierównomiernie. Wszystkie sobie dokręćcie mniej więcej i potem dokręcajcie po trochę, tak jakbyście dokręcali koło, czyli na przemian różne śruby. No i na koniec, może nie na strzyknięcie strzyknięcie w głokciu, ale dosyć mocno, żeby to się nie ruszało. I teraz tak, mam nadzieję, że to dobrze wymyśliłem. To muszę rozsunąć, jakoś zabezpieczyć ten element, żeby on mi się na pewno nie rozpiął u góry, bo będzie troszkę problem. Będzie problem? No będzie problem. To będzie potem obrócone. Wjeżdżam, 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 wjeżdżam i nakładam, czyli ta drabina będzie w tej pozycji. Czyli bardzo dobrze, bo te dolne szczeble będą leżały na poszyciu, a nie w powietrzu. Czyli to będzie element na samym dole, będzie. No to ta drabina na dachu będzie leżała dokładnie w ten sposób. Straszne monstrum. No zobaczymy, co to będzie. Jak mi się uda, no to następny etap już na dachu. Drabina wstawiona, ale powiem wam, trochę to było karkołomne. Nie jest to zbyt stabilne. To powinno być jedna częściowa drabina, tylko po prostu nie mam takiej długiej. Być może to sklecę z jakiś kontrłat, zrobię coś lekkiego. Troszkę mniej szczebelków, by się dało łatwo wchodzić. Zresztą mi ta drabina była potrzebna tylko po to, żeby zaczepić sobie linę. Tu już mam uprząż. Zaraz się zaczepię o to i będę sobie mógł działać. Tutaj jednak zrobiłem w trzech częściach, nie dwóch, tak jak tam wspominałem wcześniej, że dwie wystarczą. Potrzebne były trzy. Po drugie, ta trzecia jest odpinana, więc mogę, nie demontując tego całego systemu, korzystać z tej drabiny normalnie. A po trzecie jeszcze, tamte jakby haki u góry pozwalają ułożyć drabinę tak, że się będzie opierała o poszycie. Będzie można sobie pracować, bo do tej pory starałem się ją opierać tutaj, a nie ma tutaj zbyt dużo miejsca na to, żeby to położyć. Poza tym też troszkę te blachy mogą się pouszkadzać, poodginać. No dobra, w sumie to polecam taki zakup, to jest kilka stówek, na pewno ma się będzie to przydawać, tylko może troszkę inną drabinę, bo no na takiej to jest dosyć ciężko. Następny odcinek, nie wiem, z czego będzie, pewnie będę wam opowiadał o tych kątach. Niemniej, na pewno wam się to przyda. Pamiętajcie, żeby subskrybować, dajcie tam jakąś łapkę w górę, jak wam się podobało. I widzimy się za tydzień, hej!